faktycznie gdzieś mieszkaliśmy niedaleko siebie i to było jeszcze w poprzednim roku. Wiesz, no z Izą jesteśmy już półtorej roku ponad razem, więc to naturalne, że chętnie też oglądam moją pracę. Chcę być przy tobie. Tak, i ja też chcę, żeby była przy mnie. Zresztą dla nas żadna tajemnica, no. Maciek po prostu też mieszka gdzieś indziej, jest to niezależna osoba, który teraz jest dorosłym facetem. Jakby o swoim istnieniu wiemy od lat i to nie jest jakby dla nas żaden szok. Antek, jesteśmy tuż po premierze filmu Porady na zdrady 2. Jak twoje wrażenia? No, powiem szczerze, jestem zachwycony filmem. Wspaniała komedia romantyczna. To jest taki film z cyklu, na którym się zaśmiejesz i zapłaczesz. Jest przezabawny. Naprawdę ekipa Tomka Karolaka, Mściwój, chłopaków naprawdę dała radę i są przezabawni. Dziewczyny wszystkie. Z tymi swoimi też filmowymi problemami wypadają nadzwyczaj prawdziwie i po prostu to wszystko razem złączone, bo jest to taka formuła opowiadania, że strona kobiet, strona facetów, strona kobiet, strona facetów i co chwila coś śmiesznego. No dopiero wyszedłem, naprawdę szczerze jestem zauroczony tym filmem i mogę szczerze polecić widzom oglądanie filmu Porady na zdradę 2. Ja się bawiłem doskonale. Czytałam w ogóle sobie twój post na Instagramie odnośnie tej roli. Zostałeś obsadzony po warunkach. Co to znaczy? To był taki żart z mojej strony. Po warunkach zostałem obsadzony. Zupełnie to nie ma nic wspólnego przecież ze mną ten bohater. Więc to była taka trochę prowokacja z mojej strony, delikatna zaczepka. Dużo ludzi to podłapało. No, nie mam nic wspólnego z terapeutami czy coachami. Też znam kilku i gdzieś raczej byli dla mnie inspiracją i raczej to takie podejście, jakie mają tego rodzaju bohaterowie, ci współcześni trenerzy życia, coachowie. To też jest specyficzny język, specyficzna też mowa ciała i raczej starałem się czerpać z tego rodzaju bohaterów, samemu mając niewiele wspólnego z takimi postaciami. Natomiast śmiesznie było wejść w ten świat, wkręcić się w tę historię i poza tym, że jest to komedia, jest to też film, który niesie jakąś taką fajną myśl. I nie jest to tylko głupkowata komedia, może w ten sposób. Dziś na premierze mam wrażenie, że po raz pierwszy towarzyszyła ci twoja ukochana Iza. Czy długo musiałeś ją namawiać? Wiesz, no z Izą jesteśmy już półtorej roku ponad razem, więc to naturalne, że chętnie też oglądam moją pracę. Chcę być przy tobie. Tak, i ja też chcę, żeby była przy mnie, bo po prostu razem żyjemy i to jest też w jakimś sensie taki nasz wieczór, bo akurat też robiąc ten film, akurat gdzieś nasza znajomość się tak naprawdę też zaczynała dopiero, więc to wszystko jest dla mnie trochę szalone, bo też dużo wspomnień w związku z tym filmem, też kręcony w ogóle był niedaleko mojego domu, więc super dzisiaj było to obejrzeć i cieszę się, że ten film bawi i ludzie reagują na niego z fajnymi emocjami. Powiedziałeś, że to były wasze początki, kiedy kręciliście ten film, czyli kiedy wy się tak naprawdę poznaliście i w jakich okolicznościach? Wszyscy pisali, że to sąsiadki. Ale właśnie, dużo gdzieś tam jest przekłamań po prostu, chociaż faktycznie gdzieś mieszkaliśmy niedaleko siebie i to było jeszcze w poprzednim roku, potem nastał następny rok. Ja też miałem trudny czas, rozstanie i to wszystko poszło w takim kierunku, w jakim poszło. Dzisiaj jest dobrze i po prostu
ja traktuję trochę ten film jak też takie, takie wspomnienie z bardzo takiego karkołomnego dla mnie czasu. Czuć w tym filmie w ogóle jakoś też energię tamtych miesięcy, tamtych lat, jeszcze taka troszkę spinka związana z pandemią, wybuch wojny, to wszystko się nałożyło na kręcenie filmu Porady na Zdrady 2, a mimo wszystko ta myśl nasza, żeby rozbawić, żeby rozerwać publiczność, była podstawową naszą myślą i właśnie ona nami kierowała. Cieszę się, że udało się to dociągnąć do końca i dzisiaj ten efekt jest taki, jaki zakładano. Ale co ciekawe, jest tutaj z nami także twoja mama, Małgorzata Ostrowska-Kulikowska. I to, co ja zauważyłam, na co zwróciłam uwagę, że ty się bardzo jej słuchasz, że ona faktycznie jest takim twoim autorytetem, dobrze myślę? Bo wołała cię tutaj, ja przybliżę, tak, widzą, o co chodzi, wołała cię kilka razy i ty za każdym razem potrafiłeś nawet przerwać wywiad, żeby faktycznie zobaczyć, tak, co tam... Tak, bo mama przyszła na premierę i po prostu nagle mnie woła, więc się też zmartwiłem, co jest grane. Tak, mama jest dla mnie autorytetem i też cieszę się, że przyszła zobaczyć mój film. Podobało jej się? Właśnie muszę z nią to przegadać, bo jeszcze nie dokończyliśmy rozmowy, ale widziałem, że raczej tak. To muszę teraz poruszyć pewnie trochę trudniejszy temat, dlatego że kilka dni temu potwierdziła w rozmowie z Pudelkiem informację o nieślubnym bracie, można tak powiedzieć, więc chętnie zapytam, jak wyglądają twoje relacje z Maciejem? Ja na pewno nie chcę na ten temat rozmawiać i też tak jestem umówiony z mamą, że nie gadamy na ten temat i chyba najrozsądniej będzie w ten sposób to zostawić. Poza tym, jak chcesz, to mama gdzieś tutaj krąży, możesz jej zapytać. No nie ma o czym gadać, to dla nas żadna tajemnica. No, Maciek po prostu też mieszka gdzieś indziej, jest to niezależna osoba, który teraz jest dorosłym facetem. Jakby o swoim istnieniu wiemy od lat i to nie jest jakby dla nas żaden szok. Jakby więc nie wiem, co mam powiedzieć naprawdę i tak naprawdę nic nie chcę mówić. Nie ciągnie go do aktorstwa, do tego świata? Ale ja w ogóle na pewno to jakby nie mam że tak powiem, prawa tutaj opowiadać o czyichś tam ciągotach czy życiu, bo po prostu no, to nie są to pytania do mnie. Jasne, to tu stawiamy kropkę, odcinamy i przejdę do tematu synka. Pamiętam naszą rozmowę sprzed półtora roku. Ale nie, to już możemy zakończyć ten wywiad, bo już mi się nie chce gadać na te prywatne sprawy. Jesteśmy na premierze filmu, idę pogadać na temat filmu. Na razie. Iza!